Dzień dobry Państwu. Witaj, Marcinie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Olu. Marcinie, jesteś obecnie studentem drugiego roku kompozycji w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jeśli dobrze mi wiadomo, swoje próby kompozytorskie rozpocząłeś dużo wcześniej. Dziś jednak chcielibyśmy się skupić na kompozycji, która powstała podczas pierwszego roku Twoich studiów. Mowa tu o pierwszej części trio na klarnet, flet i fagot. Zgadzam się z Tobą, Olu. Swoje pierwsze próby kompozytorskie podjąłem jeszcze w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Ale abstrahując od tego tematu, może wróćmy właśnie do trio, które dzięki uprzejmości moich wspaniałych wykonawców wybrzmiało dokładnie rok temu w Auli Szabelskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Nie jest to, jeśli dobrze pamiętam, Twoja pierwsza kompozycja stworzona pod okiem profesora Aleksandra Nowaka. Zgadzam się z Tobą. Swoje pierwsze próby kompozytorskie pod czujnym okiem profesora Nowaka podjąłem jeszcze będąc na drugim roku teorii muzyki. Wtedy na przedmiocie fakultetu z kompozycji mogłem poszerzać swoją wiedzę warsztatową i próbować swoich sił w kompozycji. Powiedz nam może troszkę więcej o inspiracji. Co pchnęło Cię do stworzenia tego, a nie innego utworu? Myślę, że najbardziej skupiłem się tutaj na wykorzystaniu właśnie formy sonatowej, czyli czegoś bardzo klasycznego, czegoś bardzo już w pewien sposób z dawnych czasów, ale jednak wykorzystałem do tego język muzyczny bardziej współczesny, dwudziestowieczny, czyli skalę oktatoniczną. Takie połączenie wydawało mi się bardzo ciekawe do zrealizowania i poniekąd chciałem też spróbować, jak to zabrzmi. Czy będzie to wartościowe, czy będzie to ciekawe? Wspomniałeś o formie sonatowej. Jest ona w Twoim utworze budowana raczej klasycznie. Rozpoczyna się delikatnym wstępem, można powiedzieć introdukcją, w której instrumentaliści przechodzą od słupa powietrza do dźwięku o określonej wysokości. W tej introdukcji stosujesz wyłącznie dźwięk fis. Po tym wstępie przechodzisz bezpośrednio do prezentacji tematu pierwszego, opartego wyłącznie na interwale kwarty zwiększonej. W tym wypadku zawierasz swój temat w dźwiękach C, Fis. Wiadomo, jeżeli chodzi o zastosowanie bardziej bogatych elementów, środków wykraczających poza muzykę tonalną, nie możemy mówić tu o dokładnej formie łącznika modulującego, ale coś w formie łącznika do drugiego tematu pojawia się w Twojej kompozycji. Jest to pięciotaktowy fragment, który wprowadza nas bezpośrednio do tematu drugiego, sekundowego, utrzymanego w długich wartościach rytmicznych i wolnym tempie. Następnie przechodzisz do przetworzenia. Opowiedz nam troszeczkę więcej o tym elemencie formy. Może wrócę jeszcze, jeśli Olu pozwolisz, do tego wstępu, który wydaje się nieco oderwany od reszty. Na pewno później jeszcze to zostanie przytoczone, ale jest to w pewien sposób jakaś klamra kompozycyjna, która zamyka i wcześniej otwiera dzieło. Jest to jak gdyby, jest zastosowany taki pomysł, żeby ten dźwięk nie zrodził się nagle z niczego, tylko stopniowo z słupa powietrza. I następnie właśnie w grupie tematu pierwszego dzielę tą skalę na połowę dzięki dźwiękowi fis. Ale właśnie wracając do przetworzenia, bardzo klasyczny sposób w sumie podszedłem do tego elementu, czyli starałem się różnie przepracowywać ten temat pierwszy oraz dodawać elementy bardzo charakterystyczne tematu drugiego. Co w pewien sposób stało się dosyć wyraźne do odczytania i do zrozumienia, w jaki sposób to przetworzenie przebiega. Pracę tematyczną przetworzenia rozpoczynasz od pokazu tematu pierwszego w numerze 7 kompozycji.
Zawierasz tutaj wyłącznie dźwięki cefis, czyli charakterystyczny interwał tematu pierwszego. Stopniowo, idąc dalej, od numeru ósmego zaczynasz uzupełniać myśl tematyczną sekundowymi krokami z tematu drugiego. W sposób bardzo jasny i klarowny przeprowadzasz słuchacza poprzez te kroki, dochodząc do kolejnego etapu przetworzenia, numeru dziewiątego, w którym to temat drugi dominuje. Obecność tematu pierwszego sprowadzona jest wyłącznie do interwału kwinty zmniejszonej, opartej na dźwiękach A, S, oraz szesnastkowych figuracji, które wykorzystują dźwięki wyłącznie tematu drugiego. Zgadzam się z Tobą, Olu. W tych różnych podejściach do przetworzenia za każdym razem starałem się uwydatnić inny aspekt. Myślę, że jest to widoczne i dzięki temu też można położyć jakiś nacisk na różne elementy i w jaki sposób je też uwydatnić i pokazać, żeby po prostu te jak gdyby odrębne zjawiska dźwiękowe połączyć w jakiś jeden konkretny model. W pewnym momencie w przetworzeniu pojawia się kontrast tempa. Jest to più lento w takcie 186, które doprowadza nas do kulminacji, do numeru 11. Jest to jedyne miejsce w pierwszej części Twojego trio, w którym w całkowitej postaci ukazujesz skalę oktatoniczną. Jedno jedyne miejsce, gdzie widzimy pełną skalę i całe jej możliwości. Tak, zgadzam się. Jak gdyby całe przetworzenie prowadzi nas do tej kulminacji i pojawiają się coraz to nowe elementy tej skali, które są dodawane do poprzednich i przez to właśnie dochodzę w tym jednym szczególnym miejscu do pełnego wachlarza wszystkich dźwięków tej skali. Pozwolę sobie Państwu ukazać budowę utworu z dokładnym określeniem, przedstawieniem części dźwięków. Może wytłumaczę. Dźwięki zaznaczone małymi x-ami należą do tematu pierwszego. Duży x to dźwięki tematu drugiego. Jak widzimy, to co zostało już omówione, w przetworzeniu dźwięki te zaczynają mieszać się ze sobą, zaczynają się dopełniać. I tutaj na wykresie w numerze 11 właśnie dokładne przedstawienie całej skali oktatonicznej. Może tak jeszcze w dygresji, te pozostałe kolory jak gdyby oznaczały kolejne dwie części, drugą i trzecią, więc tego jak gdyby nie braliśmy pod uwagę. Dokładnie. Wracając do przetworzenia, pod koniec numeru 11 stosujesz accelerando, tym samym doprowadzając słuchaczy do repryzy, którą poprzedzasz trylem. Jest to jednak tryl zakomponowany w specjalny sposób. Tak, chodziło mi, żeby uzyskać efekt takiego jak gdyby rozpędu, czyli klarnecista, co pięknie pokazał Patryk Pfeiffer w swoim właśnie wykonaniu. Rozbiega ten tryl na dwóch dźwiękach, tworząc tego jak gdyby uzupełniające accelerando tego, co działo się wcześniej. Tym trylem doprowadzasz nas do repryzy, która kształtowana jest podobnie do ekspozycji. W całości wykorzystujesz dźwięki tematu pierwszego, ale i tylko i wyłącznie pierwszą sekcję tematu drugiego. Są to dźwięki z numeru czwartego ekspozycji. I tak jak już wspomniałeś wcześniej, kończysz to wszystko klamrą kompozycyjną w postaci kody. Tu jednak zabieg jest odwrócony. Gdzie we wstępie rozpoczynasz od słupa powietrza, tutaj stosujesz coś zupełnie odwrotnego. Pokazujesz konkretny dźwięk, konkretną jego wysokość, po czym instrumentaliści przechodzą z konkretnej wysokości dźwięku w słup powietrza. Kompozycja tak jakby delikatnie zamiera, kończąc się tylko i wyłącznie
wydechem powietrza. Tak. Chciałbym jeszcze wrócić może do tego pierwszego tematu w repryzie. Warto tutaj zauważyć, że zmienia się tempo, nie jest ono jednostajne. W pewien sposób jest zwalniana narracja, przyspieszana, co daje też taki efekt może świeżości. Nie jest to żmudne powtórzenie tematu pierwszego, grupy tematu pierwszego, tylko jest pewna nowość, która w jakiś sposób odświeża materiał podany w prawie niezmieniony sposób. Wracając jeszcze do ekspozycji. W numerze czwartym pojawia się element dający swobodę klarneciście. Pozwalasz mu na wybór dynamiki jako jedynemu instrumentowi w części swojego trio. Powiedz mi, skąd taki zabieg? Przybliż nam, słuchaczom, dlaczego zdecydowałeś się akurat taki element zastosować? Nie bałeś się, że może wyjść to poza koncepcję twojej kompozycji? Ten element, o którym mówisz, Olu, jest zawarty, dokładnie jego zapis jest zawarty w legendzie, więc można zwrócić na niego uwagę w sposób zapisu. Tak, chodziło mi o to, żeby dać klarneciście pewnego rodzaju swobodę w wykonywaniu dynamiki. Ale co ważne, tutaj klarnecista ukazuje drugi temat, prawda? Te sekundowe współbrzmienia na tle cały czas grających jednostajne dźwięki fletu i fagotu. Jak gdyby, żeby ten materiał słuchaczowi bardzo się nie nudził, ponieważ jest przez długi czas wykonywany, w pewien sposób znowu daje to świeżość w odbiorze tego fragmentu, przez co i klarnecista może w jakiś sposób swoją inwencją się posłużyć oraz jakąś interpretacją własną tego fragmentu. Czy chciałbyś coś jeszcze przekazać naszym słuchaczom? Myślę, że wszystkich ważniejszych aspektów tutaj razem dotknęliśmy i bardzo Ci dziękuję za to, że pochyliłaś się nad tą kompozycją. Ja również bardzo dziękuję. Było to dla mnie niezwykle przyjemne wydarzenie. Dziękuję Tobie za ukazanie kompozycji, za wspólne omówienie jej. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i zapraszamy do odsłuchania kompozycji. Thank you.
Thank you.